Dzień dobry, witam serdecznie w Mojej Cukierence. W dzisiejszym filmie pokażę, jak udekorować kruche ciasteczka. Jest to film, który powstał przy współpracy z marką Dr. Gerard. Będziemy dekorować ciasteczka, które wyglądają jak bombki, są z motywami świątecznymi oraz ciasteczka piernikowe ludki. Zapraszam więc na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki na lukier królewski. Do miski przekładamy proszek bezowy, dodajemy wodę, cukier puder i miksujemy na krem. Gdy już uzyskamy gładki krem, lukier przekładamy do pudełeczka i nakrywamy wilgotną ściereczką. Tak przechowujemy lukier. Będziemy go używali do precyzyjnych dekoracji. Do mniej precyzyjnych dekoracji lukier będziemy musieli troszeczkę rozwodnić, czyli bierzemy łyżeczkę lukru i dodajemy parę kropli, pół łyżeczki wody. Mieszamy. Takim lukrem na przykład będę pokrywała całe ciasteczko. Lukier możemy też barwić, dodajemy odrobinę barwnika spożywczego i mieszamy. Radzę powoli dodawać barwnik, aż uzyskamy barwę, która nam będzie najbardziej odpowiadała. Gotowy lukier w miseczce nakrywamy wilgotnym ręcznikiem papierowym lub wilgotną ściereczką. Do ozdabiania ciasteczek możemy użyć plastikowych buteleczek lub, tak jak ja, użyję rękawów cukierniczych i metalowych końcówek. Będę używała końcówek o rozmiarze 0, 1 i 2. Lukier przekładam do rękawa cukierniczego z metalową tylką. Tak przygotowany lukier przechowujemy w wilgotnej ściereczce lub wilgotnym ręczniku papierowym, aby nie wyschły nam końcówki. Zaczniemy dekorować kruche ciasteczka, które wyglądają jak bombki. Możemy powiesić je na choince. I najpierw zaczniemy dekorować ciasteczko z choinką. Środek wypełniamy zielonym lukrem. Następnie przy pomocy wykałaczki rozprowadzamy dokładnie lukier. Delikatnie błękitnym lukrem robimy tło wokół choinki, które ma wyglądać jak śnieg. Białym lukrem robimy kropeczki. Na lukier przyczepiamy cukrową gwiazdkę. Ciasteczko odstawiamy do wyschnięcia na około 2-3 minuty. Po tym czasie zdobimy choinkę białym lukrem tak, aby wyglądała, jakby była przysypana śniegiem. I nasze ciasteczko z choinką jest już gotowe. Teraz ozdobimy bałwanka. Na czarno ozdabiamy kapelusz i rączki. Środek wypełniamy białym lukrem, tym bardziej płynnym. Dookoła bałwanka, tak jak przy choince, użyjemy delikatnie błękitnego lukru. I białym lukrem wyciskamy kropeczki, które będą wyglądały jak śnieg. Zdobimy dalej bałwanka, robimy mu oczka, pomarańczowym lukrem nosek. Teraz będzie jedna z moich ulubionych technik, czyli całe ciasteczko pokryjemy lukrem, oprócz głównego wzorku. Dokładnie rozprowadzimy go wykałaczką, aby wzór gwiazdki był bardzo ładny. Gdy już ładnie rozprowadzimy lukier, ciasteczko maczamy w cukrze. Ja użyłam drobnego cukru do wypieków.
i ciasteczko odstawiamy do wyschnięcia. Gdy ciasteczko wyschnie, możemy delikatnie usunąć nadmiar cukru z gwiazdki. Nasze ciasteczko jest już gotowe. I ozdabiamy następne ciasteczko. Białym lukrem obrysowujemy kształt. Na lukier przyklejamy cukrowe gwiazdki i robimy białe kropeczki. Następnie środek wypełniamy czerwonym lukrem. Wykałaczką uzupełniamy kształt. Jeśli widzimy, że jest troszeczkę lukru za mało, dodajemy jeszcze po kropelce. Ciasteczko odstawiamy do całkowitego wyschnięcia. I przygotujemy świąteczny bucik. Bucik wypełniamy białym i niebieskim lukrem. Lukrem do precyzyjnego ozdabiania robimy gwiazdki. Białym, trochę rzadszym lukrem na buciku robimy kropeczki. Następnie dookoła bucika wyciskamy biały lukier. I posypujemy cukrową białą posypką. Na lukier jeszcze przymocowałam cukrową gwiazdkę. I ozdobimy jeszcze trochę piernikowe lutki. I nasze piękne, kruche ciasteczka są już gotowe. Wyglądają fantastycznie. Są kolorowe, z świątecznymi motywami. Pięknie ozdobią nam choinkę. Piernikowe lutki też możemy zawiesić na choince lub podawać na kubeczkach.